Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2, Stay Human. No i dobra, nasza koleżanka tutaj okazało się, że nas wydymała jednym słowem, czy może nie wydymała, aczkolwiek okłamała. Okłamała, to nie był żaden kierownik, pracownik średniego szczebla. Tylko kierowniczka, która wiedziała o tym wszystkim, co się tu działo. No ale mniejsza, tutaj coś widziałem jeszcze. A dobra, to są te przedmioty, które ja wyrzuciłem. To nieważne. A tu? Tu byliśmy, prawda? Czy nie? Byliśmy. A tu? Byliśmy? Byliśmy. To co? Wchodzimy? Obyś znalazł to, czego szukasz. Są tam wszystkie dane GRE, Aiden. Co jest? Cholera, nie wiem. Spróbuj znowu. Nic z tego. Jebać, to idę. Nie czekaj! Mam dość czekania. Czas na odpowiedzi. No, no. Zaczynamy. Weronika, co się dzieje? Odezwij się, Weronika, jesteś cała? Chyba włączyliśmy alarm. Procedura dekontaminacji nie brzmi dobrze. Racja. Chemiczna dekontaminacja zabija. Jak ją powstrzymać? Nie wiem. Weronika? Weronika! Zachowaj spokój. Weronika? Nie dam rady. Zrób coś! Myśl szybciej! Blokery! Mam jeden. Musisz znaleźć jakiś dla siebie. Wiesz, gdzie mam szukać? Sterownia! Może tam je trzymali. Idź, znajdź sterownię. No shit happens. Idź na górę, szybko! Sterownia, na górze! Jak ja tam się mam dostać? Tu nie ma jak wejść. Nie wiem, czy to jest tam. O, nie jest tam. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa, dobra, nie udało się. Cholera. Jak ja to zrobiłem, nie wiem. Jestem... Aiden? Aiden, wszystko gra? Tak. Tak, użyłem blokera. Jezu, chłopak. Jesteśmy bezpieczni. Dobrze wiedzieć. To co, gotowy? Żartujesz? Dawaj. Trzymaj kciuki. Chwila prawdy. Szlak zepsuty. Jaja sobie robisz? Owszem, to stary system. Czekaj, daj mi klucz. Uzyskano dostęp. Jest lista pacjentów i personelu. To kogo sprawdzimy pierwszego? Mia. Wpisz Mia. To twoja siostra? Tak. Nic. Niemożliwe. Była wtedy ze mną. Dobra, szukam. Przykro mi, Aiden. Nie ma pacjentki o imieniu Mia. Kurwa! Niemożliwe!
Dobra. Aiden. To sprawdź mnie, Aiden. Aiden... Jest jeden wpis wśród najmłodszych dzieci. Rok 20. Aiden Caldwell. Tak się nazywasz? No, na to wychodzi. Co piszą? Dane zastrzeżone. Jeden wpis... Ostrzeżenie. Pacjent wykazuje ponadprzeciętną tolerancję na środek. Wykonano większość testów. Wzorowe wyniki. Coś jeszcze? Nie. Tyle. To teraz Waltz. Waltza. Sprawdzam. Jeden wpis. Testy kliniczne. Środek 1354. Testy zarzucone. Wszyscy pacjenci wypisani z ośrodka. Sprawdź wszystkie nazwiska. Pacjent wypisany. Wszyscy? Tak. Cholera. Nic o tym, gdzie ich wysłano? Albo o tym środku, 1354. Przykro mi, Aiden. Jest coś jeszcze. Środek testowano także na zarażonych. W innych obiektach GRE w mieście. Bez efektu. Projekt prowadzono i nadzorowano w X-13. Ostatecznie go zamknięto. Tak jak samo X-13. Coś więcej o tym X-13? Tutaj? Wątpię. Ale słyszałam o tym. W X-13 był sztab operacji GRE. A ten środek, wiesz co to jest? Prowadzono tyle testów i badań klinicznych. Poszukam wyników badań w bazie danych. Coś nie gra. Jak to? Jest wzmianka o aktywacji. Kolejnej procedury? Patrzę... Sporo danych. Rozpoczęta i wstrzymana... 11 lat temu. Wznowiona kilka dni temu. W X-10. Jest mapa. Zaznaczono kilka lokalizacji, w tym obserwatorium. Co to znaczy do diabła? Nie mam pojęcia, ale... Uwaga, Indrus. Zarażeni? Muszą się gdzieś tu ukrywać. Ach, renegaci. Musieli nas śledzić. Nie ma czasu. Szybko, bierz klucz, znajdź bezpieczne miejsce i się ukryj. Ja się nimi zajmę. Aiden, nie wiemy, ilu ich jest. Poradzę sobie. Oho. Po cichutku, po malutku. Bawimy się. Pik. O kurde. Pik. Pik. I po co wam to było? Uj, ile tu jest skrzynek? I z deski? Nie, dziękuję. Tego to ja nie chcę. Szukamy lepszych przedmiotów. Gangrena? A, maczeta, to nie chcę. O, gangreny to na pewno można dostać od niej. Na pewno można dostać. Granat samoróbka. Więc tak, moje przypuszczenia. Mija nie istnieje. Serio, takie mam przypuszczenia. Mija to jest nasz tylko i wyłącznie wytwór wyobraźni, którą sobie Aiden wyobraził, żeby pomóc sobie z tym wszystkim, co go spotkało. Tak myślę. Takie mam wrażenie.
Czy mam rację? Nie wiem. Ale takie mam wrażenie. Co tu jest? Granat samoróbka. Dobra. Sprawdź, czy z Weroniką jest w porządku. Weronika? Wszystko gra? Tak, ale mam złe wieści. Te lokalizacje z systemu GRE to chyba są cele. Cele nalotów rakietowych. Nalotów rakietowych? O czym ty mówisz? Protokół bezpieczeństwa. Mamy mało czasu. Słuchaj, tutaj masz River End i Garrison. To w Central Loop. Tam mieszkają ludzie. Musisz ostrzec Franka. Dobrze. Zrobię to. Frank? Frank, wasza okolica jest zaznaczona na jakiejś mapie taktycznej. Każ ludziom uciekać. Co? Nie ma czasu na tłumaczenie. Każ wszystkim uciekać, Frank. Cholera. Dobra, idę. Robi się. Kurwa, otwieraj to! Zaczekaj tu. Spróbuję zaskoczyć ich z góry i ich załatwić. Nie wychylaj się. No ta, jeszcze kurde cele rakietowe, pewnie. Jeszcze cele rakietowe, no bo przecież tego było za mało. Tu nic nie ominęliśmy? Chyba nie. Co to było? Pochodzi Weronikę przed renegatami. Czyżby? Chcesz autograf? Rozerwaj się na pół! Rozumie się! Twoje imię plaka! Już? Pyk! Aiden! Jestem uwięziona! Nie podoba mi się to! Wytrzymaj! No, co możesz tutaj popierdolić? Czekaj, na pół? No, dawaj. Fakt. Zgadzam się w 100%. Dość tego. Nie, no serio. To jest OP. To jest kurde OP. Zawsze strzały za friko, to jest jednak strzała za friko. Klej? Żywica? Nie, a z porfiryna. Wiesz, jedną szufladkę, no tutaj nie ominiemy. Tu się bransolety. Czekajcie, mi się udało doskoczyć wcześniej. Stąd, prawda? Zbogujemy grę? Weronika, jesteś tam? No co tobie niby jest? Kurwa, każesz jej czekać, a ona nie czeka. Jaki to jest sens? Wcześniej była cały czas w środku i nie płakała. Teraz płakała. Weronika, odezwij się! Musiałam stamtąd wyjść, Aiden. Wybacz. Czułam się tam uwięziona. Dobra, gdzie jesteś? Poszłam w stronę wind, ale... Weronika? Co się dzieje? Ktoś tu jest, Aiden. O nie. Nie, nie, nie! Weronika! Była tu. To jej radio. Znaleźć ją. Słyszeliście, Stefa? Idziemy. Zobacz tu szybko. Jest tu Waltz. Nie puszczaj! Biegnę! Ej, dobra. Ten Trixon był fajny. To było spoko. Nie wiem, czy to koniec gry, wyławiam. Weronika, powiedz coś! Wytrzymaj, Weronika. Już idę. Jeżeli to będzie koniec gry, to parsknę śmiechem. Tu ktoś był, ewidentnie. Lód się pogenerował? Czy ja go nie wziąłem? Raczej wątpię, bo tu widać, że wszystko pootwierane. Weronika, wytrzymasz. Gdzie jest ten klub? Gdzie jest?
Kurwa, Weronika! Uciekaj! Zbiewamy! Zbiewamy! Im szybszy! Szybszy niż światło! Szybszy niż światło! Lecimy! Wol, cel, ty jesteś wolny! Dobra, zbiewamy dalej chyba, tak? Weronika, uciekaj! Daj mi ten jebany klucz! Dawaj mi go! Biegnij, zatrzymam go! Po co ci ten klucz, Fiucie? Co zrobiłeś z Miją? Biedny chłopaczek. Jesteś do niczego, Mejde! Daj mi ten jebany klucz. Coś ty zrobił z moją siostrą? Jej już nie ma. Nie! Zabiję! Już? Ja tak mogę cały dzień. Ja tak mogę cały dzień. Mam go pokonać, naprawdę? O, to bolało! Już skończyłeś pieprzyć? O nie, to nie działa. Gadasz z najlepszym łucznikiem w Haranie. Nie w Haranie. Central Loop. W Haranie też byłem. Jestem jak weteran wojenny. Jestem jak weteran wojenny, panie Waltz. Gnido. Pięgam, że kto będzie koniec gry, to parsknę śmiechem. Kurde. Kończyły na im się przedmioty. Dobra, wytwarzamy maksymalną liczbę. Tu będzie dużo strzelania. Dopóki stamina mi się nie skończy. To długo jeszcze? Połowa HP prawie. Waltz. Dobra. Naciągamy. O nie. O nie, nie. No, 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 no. Ale to będzie bitka. Już nie płacz. Dobra, chwilę oddechu. Waltz, ty gnoju. Waltz. Wally. I skończył się łuk. Powinieneś był zdechnąć lata temu. Aiden, trzymaj się, będzie dobrze, tylko wytrzymaj. Aiden, spokojnie, Aiden, spokojnie. Aiden, nie. Ah!
Weronika! O mój Boże! Nie! Walt! Coś ty mi zrobił! Pokazałem ci prawdę. Co? Już za późno. Aiden! Aiden, gdzie jesteś? Aiden! 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 Hej! Mam tu sygnał! Szybko! Pod gruzami! Tu jest! Aiden! Zostań ze mną! Łąc ma klucz, Lauan. Kurwa, ciężki jesteś. Ach, już prawie. Trzymaj się. Wytrzymaj. Ach, wróciłeś. Dzięki Bogu. Naprawdę musisz przestać to robić. Martwiłam się, a to się często nie zdarza. Nie zbliżaj się, Lauan. Wow. Nie liczyłam na kwiaty, ale... wyciągnęłam cię spod gruzu i przyniosłam tu na plecach, więc... chyba należy mi się chociaż marne dziękuję. Nic nie rozumiesz, Lauan. Ja... No co? Ja... zabiłem Weronikę. Co? Zabiłem ją. I to nie wszystko. Przemieniam się. Widziałam ciało Weroniki. Przecież rozszarpał je przemieniec. Nie mógłbyś. Eksperymenty Waltza zmieniły mnie w potwora. To byłem ja. Eksperyment Waltza wtedy w szpitalu. W bazie Gierę nie było nic na temat mi, ale było sporo o tym, co podawał nam Walt. Na mnie miało największy wpływ. Walt powiedział, że Micha nie żyje. Muszę się stąd wydostać. Stanowię zagrożenie. Dla wszystkich. A jeśli cię okłamał i Micha żyje? A nawet jeśli nie. Nie zabiłeś Weroniki, Aiden. Nie byłeś sobą. Powtarzam, nie byłeś sobą. Jeśli przemianę wywołał Waltz, zmusimy go, żeby to naprawił. Jasne? Pomogę ci. Jak? Waltz stworzył inhibitory. Na pewno wie, jak odwrócić ich działanie. Co to? Chodźmy! Pewnie kolejny budynek runął. O Boże. Rzeźnik chce dokończyć swoje dzieło sprzed 11 lat. To Walt użył klucza i wtedy się wszystko zaczęło. O czym ty mówisz? Dylan nie chciał, żeby Walt dostał klucz GRE. Wiedział, co to znaczy dla miasta. Walt zabrał klucze Weronice i uciekł. Widocznie do czegoś go potrzebuje. Teraz już widzisz? Musisz go dorwać. Jego i Williamsa. Za wszelką cenę. Lauan, nie kontroluję tych przemian. W każdej chwili mogę... Kiedy coś zacznie się dziać, po prostu idź do lampy UV. Sama ich nie powstrzymam, Aiden. Okej. Okay. Załatwmy ich. Teraz mówisz jak Aiden, którego znam. Frank idzie z Juanem i Mattem do twierdzy. Chce się spotkać z rzeźnikiem. Co? Wyjąłeś mi to z ust. Powiedział, że Williams odezwał się do niego po nalocie i chce porozmawiać. Czy Frank całkiem oszalał? Dlatego zamierzam ubezpieczać tych kretynów. Idź do rybiego oka. Może uda ci się przekonać Franka, że to durny pomysł. A w razie czego, będę w pobliżu. Aiden, nie mów nikomu.
o Weronice. Pamiętaj. Wiem, że to nie ty to zrobiłeś. Ale Jack, stróżowie prawa będą mieli to gdzieś. Nie mogą nam przeszkodzić. Nic z tego. No kurde. Ale się porobiło. Czyli co? Ej, to my teraz tak naprawdę nie możemy używać kluczy GRE. Nie, jesteśmy zgubieni. Dobra, prokowy strzał. Lecimy. Mamy jakieś inhibitory? Nie mamy. Możemy się przespać? Nie możemy. No dobra. O Boże. Frank! Frank! Frank, słyszysz mnie? Ej, to my właśnie. A nie możemy mapy użyć teraz? Co to za ciemne chmury? Nic nie widać, ale się miasto zmieniło. Ej, ale czy nam questy poboczne jakieś nie odeszły przez to? Co, nic nie widać. Nic, a nic nie widać. Zero. Serio, nul. Dajcie mi mapę. Gdzie my jesteśmy? Garnizon. To my tu byliśmy już. Ale tu się podziało. Ale tu się podziało. Tu był ten wieżowiec BNC. Rozumiem, że już go nie ma. O cholera. I tu normalnie nam teraz spada na słonecznienie. I co, to są teraz takie ciemne strefy. Wyjce też są? Ej, czy są tu wyjce? O, tu już jest normalnie. To już jest normalnie. Ja to muszę zobaczyć z daleka, serio, bo aż mi się wierzyć nie chce. Co tu się odwaliło? Oh shit, nie, do VNC nadal stoi. Czyli to tylko kilka tych sztuk budynków, Boże. Jak ja tak mogę mówić? O, ale tu się prześpimy. Ja was już nie słucham nawet. Dobra, śpiłkamy. Ty nadal będziesz... A, musimy ją aktywować najpierw. Dobra, pyk. Odpalaj tego starego diesla. I idziemy śpiłkać. O, znów przemiana. Coraz częściej to się nam zdarza, naprawdę. Zabiliśmy Weronikę. Niedobrze. Nazwę ten odcinek Przemiana Aidena. Ale ogólnie się we mnie poeta. Dobra, tam już nic nie było. Op, na górę. Co ty mi tam krzyczysz? Nie krzykaj. Pa? O nie, to jest na górze. Rybie oko jest na górze, naprawdę? O, jakiś chyba znów lag był delikatny. Nie wiem, czemu to się tak dzieje. Naprawdę nie mam pojęcia, czemu to się tak dzieje. Kurde, nie rozumiem, czemu to się tak dzieje. No faktycznie, rybie oko jest tu. Zdążymy jeszcze pogadać z Frankiem? No, spróbujmy. Bo się tak spieszę. Spieszę się. Będziesz miał imprezę. Brzmiała. Jeżeli macie radnych w Libimoku, czekają leki oraz żywność. Dajcie nam znać przez radio, albo wywieźcie flagę na budynku. Nocni biegacze wrócili. O, Frank! Aiden! Jesteś cały? Frank, jeśli idziesz do twierdzy, to ja idę z tobą. Młody, przestań. Usiądź i posłuchaj mnie. Ocaliłeś wielu ludzi. Gdyby nie ty, nie zdołałbym nikogo ostrzec. Ale nie powinieneś brać w tym udziału. Tu nie chodzi o Waltza. Stawka jest zbyt wysoka. Co masz na myśli? Słuchaj, powiem ci, ale to musi zostać między nami, jasne? Po prostu mów. Będzie więcej ataków, Aiden.
Williams mówi, że większość Central Loop zostanie zniszczona. Rozumiesz? Jeśli rzeźnik kłamie... To ma być groźba czy kłamstwo? Nie dowiemy się, dopóki z nim nie pogadamy. A jeśli to pułapka? Aiden, posłuchaj. Na początku pandemii Villador było jednym z 20 miast odizolowanych przez Gierę. Wiesz, ile z nich zdołało dotąd przetrwać? Żadne. Poza naszym. Zbombardowano je, kiedy wirus wymknął się spod kontroli. Villador ocalono, bo ktoś przerwał naloty. Sądzę, że to był Williams. Idę z tobą. Nie ufam rzeźnikowi ani Waltzowi, Frank. Chcę iść z tobą. Jeśli coś pójdzie źle, przyda ci się wsparcie. Okej. Wiem, że cię nie powstrzymam. Pójdziesz z nami, ale masz robić, co ci mówię. Zrozumiałeś? Aiden! Aiden! Nie mówcie. Nie mówcie. Możemy dłużej czekać. Musimy ruszać. W porządku? Otwieraj. Renegaci będą tu lada chwila. Ej, nic ci nie jest? A, przeżyję. Napij się. Na pewno wszystko gra? Jest okej. Będzie okej. Nie wiedzą? O następnym ataku? Nie, nie wiedzą. Zamierzasz im powiedzieć? Jeśli dogadamy się z pułkownikiem, nie będę musiał. A jeśli nie? To jutro już będzie po nas. Tak czy siak zasłużyli na imprezę. Chodźmy po Juana. On też świętuje. Aha. Czyli muzyka NCS tak zwana. Niestety nie mogliście tutaj puścić tej muzyki normalnej, bo mam w opcjach zaznaczone opcje streamowania, z tego co pamiętam. Prawda? Napisy. No tak czy inaczej, no jest ogólnie właśnie tryb streamowania włączony. Więc muzyka licencjonowana nie jest włączona, dlatego nie słyszycie, jak ona śpiewa i tak dalej. No dobra, fajnie, ale mogli byle co nawet tutaj pierdzielić. Dobra, kochani, ale to by było na tyle. Resztę dowiecie się w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, jaki harmonogram macie w opisie. W opisie, nie przerywaj mi. Trzymajcie się. Hej, hej.